Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. Słuchajcie, ludziska, dzisiaj sobie wejdziemy do planszy w Igrzysko. Mianowicie nie dwa dni temu, w czwartek ostatnio grałem w Spyro, już się zaczął wtorek, jest środek nocy, hihihi. I na czym ogółem skończyłem? Letni las do zrobienia, oczywiście będę miał drabinkę, Migot też, jak będę umiał chodzić po drabince, Słoneczne Piaski to samo, resztę mamy na 100%, 22% gry, plusik, idziemy do Wichrzyska. Tutaj jeszcze nas nie było, wydaje mi się, że już resztę zrobiłem na 100%, tyle ile mogłem, więc to już chyba nasz ostatni poziom, który nam tutaj został w tym świecie praktycznie do zrobienia i dzisiaj pewnie już zawalczymy z bossem. On jest Crash, czyli nie wiem jak po polsku to jest, szczerze, jak on po polsku jest tutaj nazwany. No dobra, mamy cutscenkę. Ojoj, ale to będzie taka niefajna pogoda. Tak mokro i elektrycznie. Ups. Ups. No dobra, jak oni tutaj zrobili ten poziom? Wow, o panie, ładniutko to wygląda. Dobra, naszym celem w tej planszy, takim motywem przewodnim jest zbieranie żarówek, żeby otwierać te drzwi. I to będziemy musieli robić na samym starcie. Miotacze zawsze przysparzali nam kłopotów, ale teraz rozstawili wokół pola siłowe, by nas rozdzielić. Żeby móc je wyłączyć, musisz najpierw znaleźć diody. Diody. Wydaje mi się, że gdzieś tu była dioda. Niestety wzrok mnie już zawodzi. O tak, wy jesteście tacy dziwni. O, tutaj sobie leży. No i będziemy to sobie zbierać i hops. I tyle. I ogółem trochę tutaj będzie zabawy z tym poziomem. Myślę, że jakoś tak na kwadrans idealnie jest jedno. Chyba był skill point, czyli no ten punkt umiejętności za rozwalenie wszystkich wiatraków, więc w razie W to zrobię. Tu już jest kolejna żaróweczka. Elo. Dwóch już przeciwników. Tutaj się nam rozwalanie przeciwników przyda, ponieważ będziemy mogli uruchomić sobie turbo napęd, czy tam turbo szybkość, jak to pięknie nam tłumaczył. Jak ja to ominąłem? Dobra, chcę na tą półkę skalną wejść sobie najpierw. Jak to nam pięknie tłumaczył w grze, ten turbo napęd, no super speed, cokolwiek. Postaram się wszystkie te wiatraki niszczyć, chociaż nie znam ich takiego całkowitego położenia. Chyba tutaj wszystko, jeszcze tutaj musimy sobie wskoczyć. Ale ten poziom nie uważam za jeden z moich ulubionych. Jakoś za dzieciaka nie lubiłem na nim grać, chciałem tak po prostu przejść i mieć z nim spokój. No, taka pogoda, taki klimat nie za fajny. Ale niechaj to będzie. Czy ja w ogóle mam muzykę z... Dźwięk. A nie, ja chcę Reignited. O Jezu, coś się zmieniło? Jakiś update był? Do gry? XD? Nie wiem. Dobrze, mamy jedną żaróweczkę. Sparks, czy ty mi coś pokażesz? Dopiero tam. Okej, czyli dopiero tam coś jest? Piachwsze? A ty Spyro czasem wchodzisz jak down. I druga żaróweczka, elo. I mamy kolejny etap planszy. Te wiatraki tutaj na górze nam się przydadzą. O właśnie. O tym właśnie mówiłem, że tutaj jest taki power up i to będzie właśnie ta super szybkość. O, wiatraczek tutaj ukryty. A, czyli jest duża szansa, że jednak odkryję, gdzie to wszystko jest. A bardzo dobrze by było. To sobie rozwalimy super szybkością, tak samo tutaj, żeby tym przyciskiem włączyć wiatraki. Okej, jest żaróweczka. Jest kolejny wiatraczek. Jakoś to nie jest tak w sumie chyba... wielce ukryte? Mogę się mylić. I tu kolejny przycisk do wyłączenia kolejnego wiatraka. Tu kolejny do rozwalenia. Siema, siema. Omijamy tego typa. Okej. Mamy już wszystko. Ale zanim my pójdziemy... O, jeszcze jedynka. Tak znikąd. Zanim my tam pójdziemy dalej, ja skoczę tutaj, bo jest jedna mini gra do zrobienia. I ona mi się zawsze nie podobała, bo już wiecie z gameplayu w lutym, jak to wyglądało. Musimy jeść to i plunąć. Ale przy okazji będą nam to wszystko zabierały te kulki właśnie, które są podłączone. Od właśnie te zgredy, których jest 10.
I oni się pojawiają jedynie, jak ja już sobie podłączam to, czyli będę zabierać kulkę, jak będę gonił i będę musiał te kulki kilkukrotnie po prostu jeszcze podłączać. Niesamowite, czyż nie? A tutaj typek się... Jeden pojawił, dobra, już jest ich dwóch. I zaraz będzie alarm. Bo już za dużo tych kulek podłączyłem. A to gdzie? Czemu mi się wydaje, że już wszystko będę miał? A ty. Chodź tutaj. A nie ma alarmu, mi się wydaje. Co się dzieje? Nie ma alarmów. A w oryginale były alarmy. What the fuck? Ej, w oryginale były alarmy. Authentico. A ty gdzie? Ty gdzie? Nie gadam z tobą, halo. Sorry, że przewinąłem, ale ja nie chciałem z nim gadać. Właśnie tego czegoś nie lubię. Nie lubię się z nimi ganiać. Po prostu chcę te kulki podłączyć i mieć spokój. Dobra, tam jest kolejny. Właśnie jak wszystkich ich tutaj zabiję, no to będę miał spokój. Ale dziwnie oni uciekają. Ej, czy starczy, że ja będę sobie o tak chodził z miejsca na miejsce i się pojawi kolejny? W oryginale oni zabierali kulki i po prostu uciekali, a ja przechodzę z jednej części na drugą. O, jest kolejny. XD? I teraz tu się pojawi? Okej. W oryginale tak było, że po prostu pod wpływem tego, jak podłączam. I zaraz tam będzie. No pewnie, że jest tam. Czyli oni tam, gdzie ja się po prostu nie ruszam, to się pojawiają, mimo że wszystkie kulki są odłączone. Idą jedną trasą. Nie odwracają się ode mnie? No, patrzcie. Dobra, nieważne, przynajmniej szybciej będzie to z głowy. Czy tam jest kolejny? Na razie nie. Muszę sobie tutaj, o, tak pobiegać i już się na bank tam pojawi. Mówię wam. Ale dobra, o, ale już, to już jest ostatni. Taka głupia minigierka, ale... I patrzcie, wpadnie przede mnie. Siema. Dobra, wszyscy są, to już teraz mogę podłączać. Niby poziom trudności 10, ta, znaczy ten 10, 4 gwiazdki na 5, Pyr. Tutaj dodatkowa kuleczka z tej strony. I tu jedno, i tu chyba z tej strony już będzie wszystko. To jest podłączone. Jeszcze tutaj powywalali mi. Dobra, ale już z głowy jest. No po prostu nie znoszę. Zabiję ich za to. Znaczy już to zrobiłem. Dobrze. I chyba to już ostatnia kulka. O, tutaj. Nie, jeszcze jest tutaj jedna. Przecież leżała jeszcze jedna kulka. Spyro! Znalazłem tę błyskotkę pośród naszych kamieni mocy! Przyjmij ją w ramach podziękowania! Dobra, dawaj orba. Jej! Orbik. Nie mogę tego przewinąć, oczywiście. 16 orbów już mamy. Całkiem ładna ilość. To my już wracamy do... Tu nie zabrałem? Wow. To nie wiem, co ten Sparks odwala. Wracamy już do normalnej części planszy, jeszcze tutaj jednej części nie wyczyściliśmy. Tak, mamy dwie żarówki, więc idealnie. 5. Tak, żarówko. I 5. Okej. Okay. To jeszcze poczyśćmy wszystko. Na górę nie tędy. Tędy nie będę wchodził, czy zaraz tutaj. Abym pominął. Abym łatwo pominął. Okej, okay, dobra, chyba wszyscy rozwaleni. Eksterminacja osiągnięcie. No i ładne. Zaraz będziemy tutaj górą łazili na tej planszy, ponieważ no, tak jak w Idle Springs, na no, tej drugiej planszy, którą przechodziłem, tak samo też górą sobie przechodziliśmy, więc eksploatacja poziomów jest no, duża w tej gierce. Akurat w tej części. Tych wiatraków no nie zniszczą, muszę mieć tu turbo prędkość. Wydaje mi się, że chyba
Chyba to. A, wazony. Dzbany takie. Pu. Tutaj już chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Chyba tylko na górze zostanie, ale. Żebym nie musiał się tak wracać, to jeszcze tu wyczyszczę. Pięknie, kolejne 3 dzbany. Wazony. I siema. Pomogłem ci. Dziękuję, Spyro. Wyłączyłeś wszystkie ekrany elektryczne. Chroniliśmy ten elektryczne. Talizman. Teraz jest twój. Weź go. Jak to źle brzmi. Znaczy ten dialog źle brzmiał. Taki. Ja bym nie wyobrażał sobie podłożyć takiego głosu. Wyłączyłeś wszystkie bramy. Nie uważacie, że to trochę dziwne? Ale okej. No nieważne. Ja tam nie będę... O, życie! Hej! Nie będę komentował, oceniał. Gdzie jest tutaj ta bramka? A, tutaj była, no ta. Dobrze, więc pierwszy wiatraczek. Pum! Pyk. I pierwszy się zatrzymał. Super! To będzie jako taka platforma do ruszania się. No Jezu, bo się najadłem dopiero. Mi czasem... Czasem się tutaj, o, w gardełku wszystko miesza. Drugi wiatraczek spowolniony, znaczy one się leciutko ruszają, prawda? Ale teraz co najważniejsze, oj, dla mnie bardzo najważniejsze, hajsy. A teraz trudniejsza część. Muszę tutaj wywinąć w tym kierunku, żeby jeden wiatraczek wyłączyć. Luz. I teraz ciekawostka w ogóle życia. Jak on się, kurczę, tutaj dostał? No jak? No dobra, on jest mniejszy ode mnie. Tak mi się wydaje. Tu wiatraczek włączony. Czy czegoś jeszcze tutaj nie powinienem włączyć? Nie, tu już więcej wiatraczków nie ma. Luz, to już został ten jeden do rozwalenia, żebym mógł przejść do tego typa. Uuu, ale w oryginale się dało tak przejść. Tak mocno, mocno w prawo. Też chyba wiem. Ojojoj. Prosto muszę pobiec. Ulala. Takie trochę aha, bo przecież ja zawsze... Ej, no jak mam do tego typka tutaj tak skoczyć? Autentico, jak mam taki łuk zrobić? Oj, zawalnąłem w Zoe. Idealnie. Wow. Wow. Ja tak nie chciałem. No to Spyro, próbuj. Pum, pum, pum. Dobra. Udało się w końcu. Jesus. Ja tak w oryginale to normalnie ostry skręt w prawo. Spyro, widziałeś ten duży budynek? Tak. Mutacze wykorzystują go, by kraść naszą elektryczność. Pomóż nam, wyłączając sterujący nim mechanizm. Postaram się, poszybuj do fabryki. No to nie jest minigra, ale po prostu mam lecieć tam i tyle. Up. Ładnie wygląda ta plansza. Mi się nawet podoba. Nie będę narzekał. Czy tutaj niczego nie będzie? Aż sobie skoczę. Zobaczyć. Nie ma. Okej, tutaj troszkę parkura. Jak to działa mechanicznie? Prosto. Prosto dla mnie, ale to tylko dla mnie. No i dobrze, pierwszy orb dostanę. Za to, że sobie tak przeskoczyłem łatwo. Spyro, świetnie ci idzie! Błyskotka przyniesie ci szczęście! Gdybyś potrzebował wskazówek związanych z wyłączeniem fabryki, daj mi znać! No, dobrze. Okej, dawaj tego orba. To już 17 chyba. Szybowanie tu jest trudniejsze. Musisz się wstać. Tak. Zawiśnięcie w powietrzu. 5 gwiazdek, jaki challenge, o nie. Patrzcie, ja nie dam rady ogółem. To jest dla mnie za trudne. Tak trafić, wiecie? Patrzcie, nawet takiego trika zrobiłem. Ha! Bo ja to nie wiem. O. Jak 5 gwiazdek? Jak to może być 5 gwiazdek w trudności? Są poziomy, gdzie mają 4 gwiazdki i to jest o wiele trudniejsze, nawet dla takiego mnie. Okej, teraz tam. I jest wiatraczek. Pum. Czy to już jest ostatni?
Nie! O lol. A jednak ostatni. Czemu dopiero teraz wczytało to? Dobra, skupienie. Luz. Spyro, ratuj! Wyłącznik fabryki miotaczy jest w tamtym pomieszczeniu, ale tam jest prądek strasznie głośno. Rożec. Prądek rożec, okej. Okay. Patrzcie, to jest wyzwanie. Au, to boli. A nie, nie boli mnie. Jakie to trudne! Dałem radę. Dziękuję za zamknięcie fabryki. Proszę, znalazłem to między zębatkami. Jest twoje. Dziena, stary. Okej, okay, zdobyte. A co zdobyte, to moje. I czy to będą ostatnie diaksy? Si. Dlatego klikam opuść poziom. Jej, zrobiliśmy to. No w jakieś 16 minut. Not bad. Nie aż tak źle w sumie. O, oczywiście jeszcze filmik. Patrzcie. Żaróweczka chcesz może? Nie dla psa. Si. Czy w oryginale nie było to, że jeden drugiego przewrócił i zbił mu okulary? To trochę mały minusik, przyznam. Ale to nie ja tworzę tę grę. Wciąż oceniam super. Tak, te cutscenki dla mnie zawsze były obojętne. Bo to nie gameplay. No nieważne. Lecimy dalej powiedzmy. Już nie lecimy. Już lądujemy. A jakie nam poziomy zostały? Chyba wszystkie już tutaj. Kolosus. Aż jeszcze się upewnię. Rzeźbozdrój. Świątynia Kolosów. Wichrzysko te dwa. Tak, tak. To już wszystko. 6 talizmanów, prawda? Tak. Speedway zrobiony na fulla. Ej, no to już mamy pierwszy świat z głowy. Wow. No i ładnie. I o to mi chodziło. Prawda? Już wszystko. Siema, Elora. Brawo, Spyro. Zdobyłeś już 6 talizmanów, więc wrota się otworzą. Luz. Lokno gniota. O Jezu, krasz to gniot. Crusch to gniot w tej grze. Zanim dotrzesz do lochu w zamku, powinieneś dowiedzieć się, jak Ripto i jego potwory trafili do Avalaru. Widzisz, tydzień temu w zimowej tundrze profesor pracował nad super nowoczesnym portalem. Gotowe! To była ostatnia kula. Brakuje nam tylko odpowiednich współrzędnych. Tak? To może 2, 2, 4, 7, 5. Wtedy się urodziłem. Nie, łowco! Co? Ups. Złaście precz, nieznarne bufony! Dlaczego żaden z was... Gdzie my jesteśmy? Zero smoków? Cudownie! Gniot! Wracaj i spakuj mój dobytek! Zostajemy tu! Poznajcie swojego nowego władcę! Wyłącz to, profesorze! Już! O, mamusiu! O, gdzie jest przełącznik? Chyba pękły mi okulary! Gniot! Przełaź przez portal, głupku! Poproś przyjaciół, by pochowali kule po całym Avalarze! Szybko! What the fuck? Nie! Hop! Hop! Łapcie kule! Migiem! Ała! Ty mała podła kreaturo! Zabiję cię! Powiedział zabijecie. O nie, to nie... wiadomość dla naszego świata. To nie dla dzieci. Łowco, dlaczego go nie gonisz? No tak, w sumie pobiegłbym za nim, ale chyba wspominał, że nie lubi smoków? Profesorze, może złapiemy smoka do pomocy? Tak, tak, świetna myśl. Potrzebujemy jednak krainy, która będzie w stanie przekierować do nas jedno z tych stworzeń. Może Migot? C-
czuję lekki cringe tym dubbingiem jednak, przynajmniej w tych cutscenkach. Ja wiem, gra dla dzieci, ale ja mam 20 lat i ja grałem w grę dla dzieci, mi to nie przeszkadzało, ale wciąż wolę po angielsku, szczerze. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze wrócę poza serią do tej gry, to będę grał tylko i wyłącznie po angielsku. To jest takie moje przyrzeczenie, tylko że szkoda, że trzeba zmieniać język konsoli, nie da się w ustawieniach tego zmienić. No nieważne, dobra. Walka z bossem to wygląda tak. O Jezu, ja zostałem trafiony. On ma 7 kulek, to jest jego poziom życia, czyli muszę go 7 razy trafić. Na przykład tak. I on ma własne sekwencje. Ten cały gniot, crash. Dla mnie to jest crash. Jesus. O, w pytkę. O, ty dzbanie. Jak ty działasz? XD. A czemu ty mnie nie gonisz? A, bo ty jeszcze nie goniłeś, dobra. Dobra, baranka sobie zjem. Dobra, teraz ognistą kulę strzelisz, więc to... Tego nie chcę. No, dzbanie! Ej, też oberwałem. Czemu go nie mogłem zaatakować? XD. Dobra, ja sobie baranki zjem w międzyczasie. Jest bardzo prościutka walka. To po prostu... Wydaje mi się, że tutaj podwyższyli poziom trudności jedynie o jedną rzecz. O, teraz mnie gonisz. O jedyną rzecz. Ej, Sparks, miałeś to zjeść, halo. Okej, luz. Że te niebieskie promienie, które walił przez podłogę, no to... Wydaje mi się, jakby... Nie miały takiego czujnika. Znaczy, no... Wiecie, o co chodzi. Mogłem wyżej skakać i nic by mi nie zrobił. Patrzcie. O! Dobra. On ma już 2 kulki. Strzelaj. I patrzcie, jak to poomijałem. Plus. Dobra, gonisz mnie. Serio, on mógł mnie zaatakować i nic mi nie zrobił. Easy, ty strasznie wolno biegasz w tej części zremasterowanej. Czemu go nie mogę zaatakować? Chyba są jakieś zmiany. Ale luz. Nieważne. Pokonany. Może i poradziłeś sobie z tym nieudacznikiem. Ale z Gabczem nie masz najmniejszych szans! Zobaczymy, knypku! Gabcz, dawaj tu, migiem! Zniszcz go! I dopilnuj, by cierpiał! O nie, już po nas. Walka z drugim bossem, plot twist. Zabierz mnie stąd! Na razie, smoku. Arena się wali, ale nas to zabiło. Wow. Wow. Coś się tam zaupdate'owało w tym guidebooku. W oryginale sprawdzaliśmy poziom, na przykład ile zebraliśmy diamentów, tam orbów, ile przeszliśmy gry w tym guidebooku, no nie? A tutaj to jest po prostu takie menu z tabelką łatwą. Więc tutaj ten guidebook to nic. Żadnej reprezentacji w odświeżeniu nie ma. Pokonano gniot. O nie! Zrobiliśmy to. Wow! Jesteśmy najlepsi. Ale teraz będzie drugi, według mnie, no, najtrudniejszy świat, albo taki, w którym najdłużej będziemy siedzieć w sumie. Będzie sporo tutaj do roboty. Czyli tam jesienne coś ten będzie. Ten to wystarczająco już nabroił. Jego rządy kosztowały mnie fortunę. Gdyby nie Spyro, byłbym bankrutem. Chętnie powiedziałbym Ripto, co o nim myślę. Właściwie to więcej niż tylko powiedział. Na studiach byłem mistrzem boksu w wadze koguciej. Wciąż znam parę sztuczek. A mas! I znowu! To znowu? Ty? No nie, zabił się.
No i przejął kolejny zameczek. Ale ludziska, to byłoby na tyle na ten odcinek. 25 minut, myślę, że to jest bardzo dobry czas. I tak wygląda... Wow, zawaliście. No i to mi się podoba. Jak się nazywa ten świat? Jesienne równiny. Super. Mi się podoba, ale to byłoby na tyle w tym odcinku. W przyszłym będziemy czyścić tutaj świat. Tam, o tam daleko widzicie drobinkę, to tam się zaraz nauczymy w kolejnym odcinku, nauczymy się wchodzić po drobince i wrócimy jeszcze do tamtych trzech światów, żeby dopełnić tamten świat na 100%. To byłoby na tyle, dzięki za oglądanie, zostawcie łapeczki, zostawcie komentarze, tak, żebym wiedział, czy seria wam się wciąż podoba i trzymajcie się. See you later.